Rozmowa dnia. W naszym studiu Rafał Bochenek, rzecznik rządu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Czy powinna powstać specjalna komisja sejmowa, komisja śledcza, która zajmie się wyjaśnianiem sprawy reprywatyzacji? Nie tylko w Warszawie, w ogóle. Na pewno, panie redaktorze, trzeba się pochylić nad tym problemem, bo rzeczywiście jest to bardzo poważna sprawa. Sprawa, która nęka nie tylko Warszawę, tak jak pan powiedział, ale również wiele polskich miast. Choć tak naprawdę ostatnie dni pokazały, że media głównie skupiły się właśnie na stolicy, bo to tutaj rzeczywiście w ostatnim czasie dochodziło do bardzo dużych nadużyć. Od lat media o tym informowały, aczkolwiek władze miasta, pani Hanna Gronkiewicz-Walc, w żaden sposób nie potrafiła się do tego odnieść i zareagować. Teraz tak naprawdę pod naporem mediów podjęła jakieś moim zdaniem pozorowane działania, ponieważ zwolniła drugorzędnych urzędników, a przecież ktoś za funkcjonowanie warszawskiego urzędu odpowiada i jest to zawsze szef tego urzędu. Warszawiacy, głosując na panią Hannę Gronkiewicz-Walc, powierzyli jej stery tego miasta i zaufali jej. Moim zdaniem takim zachowaniem podważa do siebie zaufanie i pokazuje, że tak naprawdę nie panowała nad tym, co dzieje się w podległej jej jednostce, jej instytucji. W tym momencie, jeśli chodzi o reprywatyzację w stolicy, odpowiednie organy ścigania podjęły działania. My czekamy na efekty tych czynności i dopiero wtedy będziemy się do nich na pewno odnosić. Będziemy je bardzo szczegółowo analizować. Ja wiem, że wokół stolicy również narosła taka dyskusja, czy rząd zastanawia się nad wprowadzeniem zarządu komisarycznego. A to miało być moje kolejne pytanie. Tak przewidziałem je z uwagi na to, że bardzo często rzeczywiście dziennikarze o to pytają. Aczkolwiek ja chciałbym podkreślić, my absolutnie w tym tym tematem w tym momencie się nie zajmujemy. Oczywiście pani premier. Ale w tym momencie. Tak, w tym momencie oczywiście czekamy na efekty działań prokuratury i CBA. Jeżeli jakieś raporty już zostaną sporządzone, wtedy dopiero będziemy analizować, co należałoby w kolejnym kroku uczynić. Pani premier Beata Szydło, zgodnie z obowiązującymi ustawami, sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego pod kątem legalności i oczywiście, jeżeli będą tego wymagały okoliczności, będzie podejmowała prawem przewidziane działania. A jeśli będzie wniosek o referendum w Warszawie, referendum, w którym można by odwołać Hannę Gronkiewicz-Walc, to Prawo i Sprawiedliwość wtedy weźmie aktywny udział w zbieraniu podpisów, w gromadzeniu tego poparcia i doprowadzeniu do referendum? Znaczy ja myślę, że tutaj warszawiacy sami przede wszystkim będą musieli zdecydować, czy dalej chcą, aby miastem rządziła pani Hanna Gronkiewicz-Walc, osoba, która, tak jak powiedziałem, chce zamieść tę aferę pod dywan. To takie działanie, bym powiedział, zgodne z tym, co robiła Platforma przez ostatnie 8 lat. Tylko pani Hanna Gronkiewicz-Walc musi w pewnym momencie uświadomić sobie, że tego dywanu już niestety zabrakło. Te wiele afer, które nękały Polskę przez 8 lat, nie było i żadna z nich de facto nie była wyjaśniona. Tak naprawdę doprowadziły do tego, że jednak Polacy zdecydowali się powierzyć stery państwa innemu ugrupowaniu. Jest to Prawo i Sprawiedliwość. Pani Hanna Gronkiewicz-Walc moim zdaniem wreszcie powinna poczuć się odpowiedzialna za miasto, którym zarządza i nie może spychać tej odpowiedzialności na podrzędnych urzędników, tylko to właśnie prezydent miasta jest odpowiedzialny do tego i powołany do tego, aby nadzorować pracę swoich urzędników, a tego niestety, jak się okazuje, nie robiła. Mam takie wrażenie, że za czasów rządów pani Hanny Gronkiewicz-Walc w warszawskich urzędach panowała wolna amerykanka. Ale Hanna Gronkiewicz-Walc odpowiada, nie bez racji, że wolna amerykanka panowała w Warszawie już od roku 1990. Bardzo wiele kamienic, bardzo wiele innych nieruchomości, działek zostało zreprywatyzowanych, zagarniętych. No, możemy się tu spierać o słowa, bo były to różne przypadki. Już po 90 roku, to nie Platforma od 90 roku rządziła. I jednocześnie wskazuje też Hanna Gronkiewicz-Walc na pewne niedociągnięcia ze strony Ministerstwa Finansów. Będzie jakaś specjalna kontrola w Ministerstwie Finansów pod tym kątem? Ja przede wszystkim właśnie chciałbym się odnieść do tego argumentu, ponieważ moim zdaniem on jest zupełnie chybiony. To właśnie wtedy, kiedy jakby sprawa reprywatyzacji została nagłośniona w związku z reprywatyzacją jednej z ważnych działek w centrum Warszawy. No idzie o Chmielną 70. Dokładnie tak. Bardzo
działka bardzo droga, bardzo, bardzo wartościowa. I ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 2011-2012 roku resortem finansów kierował partyjny kolega pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, pan Rostowski. Ponadto w tych dokumentach, które Ministerstwo Finansów posiada w swoich zasobach, są dokumenty, informacje zawarte takie, z których wynika jednoznacznie, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była informowana o tym, iż kwestia wykonania umowy indemnizacyjnej ze Szwecją, bo tutaj, przepraszam, z Danią, została, znaczy było sprawdzane, czy ta umowa rzeczywiście została wykonana. Czy odszkodowanie zostało wypłacone i pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była o tym informowana, że procedura trwa, procedura ustalania faktu wypłaty odszkodowania. Dlatego jestem naprawdę zdumiony, że w tym momencie, pomimo tego, że są na to dokumenty, są na to jednoznaczne dokumenty, z których to bardzo jasno wynika, jestem zdumiony, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje przerzucić tę odpowiedzialność na pracowników resortu finansów, zwłaszcza, że w roku 2011-2012 tym resortem, tak jak już wcześniej powiedziałem, kierował jej partyjny kolega. Ale zgodzi się pan, że sprawę reprywatyzacji gruntów nie tylko w Warszawie badać należy, no nie od roku 2007, kiedy Platforma objęła władzę, ale od samego początku tego procesu. Na pewno należy się przyjrzeć temu procesowi, bo rzeczywiście na skutek grabierczej i tak zwanej dzikiej reprywatyzacji wiele osób zostało poszkodowanych. Wiemy również, że teraz toczy się również postępowanie prokuratorskie w związku ze śmiercią jednej osoby, pani Jolanty Brzeskiej. Te sprawy rzeczywiście muszą być wyjaśnione. Wiele osób straciło swoje majątki, mieszkania. To mnóstwo ludzkich tragedii i te sprawy na pewno muszą być rzetelnie wyjaśnione, ale to za czasów właśnie Hanny Gronkiewicz-Waltz ta reprywatyzacja, ta dzika reprywatyzacja przybrała rzeczywiście na sile i to właśnie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz od 10 lat rządzi stolicą, dlatego skoro jeszcze przede wszystkim powinniśmy również przeanalizować ten okres z uwagi na to, że tak naprawdę pani Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje w tym momencie zupełnie się uchylić od odpowiedzialności. To przez moment nie o przeszłości, ale o przyszłości. Platforma Obywatelska zapowiada własną tak zwaną dużą ustawę reprywatyzacyjną. Czy w rządzie trwają prace nad własną ustawą na ten temat? Nie, rząd w tym momencie akurat nad tym nie pracuje, natomiast rzeczywiście należy to w jakiś sposób w przyszłości uregulować, aczkolwiek to już będzie rolą parlamentarzystów, w którym kierunku to powinno pójść. W tym momencie mamy małą ustawę reprywatyzacyjną, która została w ostatnich dniach podpisana, w ostatnim czasie podpisana przez prezydenta pana Andrzeja Dudę. Ona w jakiś sposób po części, połowicznie rozwiązuje ten problem, aczkolwiek nie całościowo, nie kompleksowo i na pewno należy przygotować taki akt normatywny, który będzie w sposób całościowy regulował tę kwestię. A w tej dużej ustawie reprywatyzacyjnej, jak już zaczną się nad nią prace, a może właśnie bazą do tych prac będzie projekt Platformy. Powinniśmy zwracać nieruchomości w naturze, zwracać równowartość, zwracać inne nieruchomości w zamian za te, które należały do prawowitych właścicieli? Wie pan, ja nie chciałbym w tym momencie akurat przesądzać. Myślę, że tutaj akurat duża rola parlamentarzystów, którzy powinni w oparciu o swoje doświadczenia ze swoich miast, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, sprawa reprywatyzacji, grabierczej reprywatyzacji dotyczy nie tylko Warszawy, ale i również wielu miast w Polsce. W oparciu o swoje doświadczenia parlamentarzyści powinni wnieść do tej ustawy odpowiedni wsad i w oparciu o to ta ustawa powinna być kompleksowa i jednoznacznie ukrócić ten proceder takich negatywnych działań. To odchodząc teraz od spraw warszawskich, przechodząc do spraw międzynarodowych, przed tym nieformalnym szczytem wrześniowym w Bratysławie państw Unii Europejskiej trwa bardzo duża aktywność dyplomatyczna przywódców najważniejszych krajów Unii. Szczególnie aktywna była w ostatnich dniach Angela Merkel. Czy premier Beata Szydło jeszcze jakieś takie nadzwyczajne spotkania, konsultacje planuje przed spotkaniem przywódców w Bratysławie? Tak, rzeczywiście ostatnio u nas w Warszawie gościła na zaproszenie pani premier, pani kanclerz Angela Merkel. Gościli również przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej. To spotkanie było takim spotkaniem przygotowującym zbliżający się szczyt w Bratysławie 16 września, bo to właśnie wtedy tam, w tym miejscu rozpocznie się szeroka debata na temat tego, jak w przyszłości powinna wyglądać Unia Europejska, w którym kierunku powinna zmierzać reforma tej organizacji i jak później
później powinny być również ukształtowane relacje po wyjściu już Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jak później powinny być ukształtowane relacje właśnie z Wielką Brytanią. Na pewno ta dyskusja będzie takim pierwszym krokiem dopiero i państwa, które pojawią się, przedstawiciele tych państw, które pojawią się w Bratysławie, wyartykują to, czego by oczekiwały w przyszłości, przedstawią swoje wstępne propozycje i na pewno ten proces będzie długotrwały. Podczas tych rozmów teraz, które miały miejsce w Warszawie i podczas tego spotkania z panią kanclerz Angelą Merkel, przywódcy mieli szansę nie tylko wymienić się poglądami na temat tego, jak radzić sobie z bieżącymi trudnościami, problemami, z którymi zmaga się Unia Europejska. To powiedzmy wprost. Przede wszystkim kryzys migracyjny. Warto nadmienić, że pani kanclerz Angela Merkel nieco zmienia swoją retorykę i narrację, chociaż ostatnio w mediach Mówiła sobie, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby niektóre kraje się uchylały od przyjęcia uchodźców. Tymczasem już wiadomo, że Węgry, Bułgaria, Czechy mówią bardzo ostro na ten temat. Polska zresztą również mówi tak. Chociaż sama mówi, że sama już nie przyjmie więcej żadnych uchodźców i chce przerzucić tę odpowiedzialność również na inne państwa, pomimo tego, że inne państwa wprost mówią o tym, że nie są w stanie przyjmować uchodźców, nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa swoim obywatelom. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie zapanować nad osobami, które przybywają z Bliskiego Wschodu. Nikt nie jest w stanie pod naporem tej wielkiej imigracji zagwarantować bezpieczeństwa swoich społeczności. Dlatego uważamy, że takie działanie jest niewłaściwe i przede wszystkim należy skupić się na rozwiązywaniu problemu u źródła, tam gdzie on powstaje, czyli poza granicami Unii Europejskiej. I premier Beata Szydło w Bratysławie będzie reprezentować stanowisko nie tylko Polski, ale większej liczby krajów regionu w tej sprawie, jeśli idzie o uchodźców? Pani premier Beata Szydło spotka się również z innymi przywódcami. Będzie miała szansę, żeby na ten temat szerzej porozmawiać, aczkolwiek to stanowisko jest zgodne z tym, co mówi bardzo wiele państw z Europy Środkowo-Wschodniej. I wszyscy jednoznacznie podnosimy, że należy pomagać i chcemy pomagać, będziemy pomagać. Zresztą o tym świadczy chociażby budżet na przyszły rok, który został zwiększony na pomoc humanitarną. Będziemy pomagać poza granicami Unii Europejskiej. W tym momencie jest realizowany projekt edukacyjny wspólnie ze stroną niemiecką i bardzo często wysyłamy transporty humanitarne na Bliski Wschód. Będziemy robić to dalej, ale poza granicami Polski i poza granicami Unii Europejskiej. Zapowiadał rzecznik rządu Beaty Szydło Rafał Buchenek. Dziękuję za wizytę w Sygnałach Dnia. Dziękuję. 27 po 7. Wysłuchana audycja dostępna będzie na stronie jedynkapolskieradio.pl.